Ta polityka to troszeczkę rozmydla te tematy, tak piszę tego dużo, że za dużo przyjemność z dziecinnienia, no to oczywiście, bo my tu mówimy o tym, że lekarz psychiatrą został i o tym, że dzieci chcą być dorosłymi, a dorośli chcą być dziećmi. Niemodna dojrzałość. Czytajcie, co chcecie, ale powinniście się czuć nieco zawstydzeni, kiedy sięgacie po książki napisane dla dzieci. Napisała Ruth Graham w magazynie Slate kilka miesięcy temu i tekstem tym rozpętała gigantyczną dyskusję. Dobrze, że nastolatki czytają o sobie i o swoich rozterkach emocjonalnych, ale tylko literatura dla dorosłych pozwala czytelnikom konfrontować się z dorosłym światem i dorosłymi problemami. Sama pamiętam, że w pewnym momencie zaczynało się sięgać na półkę rodziców po ich książki, co dawało poczucie przekraczania granicy dorosłości, zaglądania za zasłonę. Nic mi tak nie imponowało jak fakt, że mój kolega w czasie, kiedy ja czytałam Narnię, czytał listy starego diabła do młodszego, dorosłą książkę tego samego autora, Louisa. Dla wielu osób okres wczesnej młodości był czasem najintensywniejszych lektur. Teraz często dzieci widzą dorosłych, którzy emocjonują się Harrym Potterem. Wśród wielbicieli młodzieżowych Sack zawrzało. Nikt nam nie będzie mówił, co mamy czytać, pisali czytelnicy na Twitterze, jakby Graham była rodzicem, który ich zmusza do jedzenia szpinaku i chowa konfitury. Autorka poczytnych powieści dla młodzieży napisała polemikę w ich stylu, w której przemieniła Ruth Graham w wampira odkrywającego przyjemności nocnych lotów i innych rozkoszy bycia wampirem w ogóle. W odpowiedzi na tekst Graham inni publicyści zaczęli się zastanawiać nie tylko nad literaturą, ale kształtem kultury amerykańskiej. Krytyk filmowy New York Times Scott napisał o dorosłości, która odchodzi do lamusa, podobnie jak niemodna dojrzałość. Faceci w moim wieku, czyli około 50, noszą spodnie z obniżonym krokiem, jak skaterzy, a koleżanki z biura mają plastikowe dziecięce spinki. Tak, tak, moja kochana leptoidko. Jeszcze powiem ci więcej ciekawych rzeczy. Niedojrzała młodzieńcza wizja świata króluje w Hollywood. Kręci się przede wszystkim filmy na podstawie komiksów albo przygotowe kino rodzinne. I nikt już dziś nie wie, jak to jest być dorosłym. Jesteśmy świadkami schyłku dorosłości, a dojrzałość jest niemodna. Amerykańska literatura ma zresztą bogatą tradycję walki z dorosłością. Jej bohaterowie, tacy jak Huck Finn, częściej walczyli z żywiołami, niż starali się rozumieć emocje i rozczarowania dorosłych. Amerykańska kultura jest chłopięca, a bardzo duża część prozy amerykańskiej to tak naprawdę literatura młodzieżowa. Od lat królują te chłopięce powieści przygodowe i dziewczęce sentymentalne. Tyle też, że teraz chłopięcy, bohaterowie nie chcą dorastać i są z tego dumni. Tak, czyli proszę Państwa, dorosłość nie jest modna. Czyli, że widzicie Państwo takie stare fraki, krawaty, stare takie odzieże starych dziadów nie są obecnie w modzie. Dlatego mówię, że nawet Norwegia przygotowała piękną wystawę, to znaczy to akurat Polka w galerii XX1 Jana Pawła 36 pokazała krawaty, proszę Państwa, różne takie rzeczy.
stare szmaty, garnitury, krawaty. Milion krawatów na przykład na wernisażu, babka kolorowa. Że krawaty są niemodne. A tam mormoni troszeczkę tu chodzili jeszcze tak, bo to raczej ci świadkowie Jehowy propagowali te krawaty, no bo zawsze są schludnie ubrani, jak idą na zebrania, ale tak raczej też chodzą pod krawatem, zwłaszcza wtedy, kiedy idą głosić Słowo Boże o Królestwie. No to muszą być schludnie ubrani, prawda? A tak ci mormoni tu się nie przyjęli, bo nie chcą tej Biblii czytać, ani Księgi Mormona, jeszcze tym bardziej Księgi Mormona, bo nie wiedzą, co to jest, co to jest. Kopciuchy nie wiedzą, co to jest, co to jest. A pani Olenika z Witolińskiej, ta moja kochana sąsiadka szerokodupna, powiedziała, że Księga Mormona to dla niej są hieroglify egipskie. No i tak się skończyła. No gdzieś tam ona ma tę Księgę Mormona. Ja mówię, pani Oleńko, myśmy tylko tak chcieli pokazać, że coś takiego ma miejsce, że coś takiego jest, że Ameryka szaleje na punkcie Księgi Mormona. Ale już wcześniej uszanowała Biblię, że Ameryka to, wiecie państwo, ma dwie matki. No, bo to dziecko takie pokorne i łagodne, a harde dziecko to ani jednej matki nie będzie chciało mieć, ani drugiej, bo jedną pogardzi drugą. Pokorne ciele to dwie matki z się, a harde żadnej. Także widzicie państwo, woda w wannie już wystygła, i teraz ja będę, może ryby wpuszczę, karpie przyniosę. Proszę państwa, nam może sąsiadka zasponsoruje, damy ogłoszenie w internecie na żywe karpie. Ona nam przyniesie te karpie, wrzucimy do wanny i te karpie będą pływały, proszę państwa. W ten sposób sztucznie przybliżymy kolejną Wigilię, proszę państwa. Że może szybciej, że może już, że może teraz. Także nie jest moda na starocia takie, wiecie państwo, no pokazujemy tutaj, coś mi się tak trafiło w Galerii Studio w Pałacu Kultury Stalina i Lenina w Teatrze Studio, w Galerii Teatru Studio, taki dziadek taki chodzi i raz mi się na zdjęciu trafił i ciągle on tam gdzieś jest, ja mówię do cholery, czy on mi tu włazi w ten obiektyw, no. Ale widzicie państwo, takie to jakieś niemodne w Polsce. A wiecie państwo dlaczego? Dlatego, że w Polsce mało tych dziadków, mało babci. Tu nie jest Ameryka. W Polsce ludzie krótko żyją, bo nie umieją sobie jakoś tak dogodzić. Na przykład państwo zauważcie, że babcie, że dziadki wszystkie pieniądze dają na wnuki, na młodą generację, a sami nie dojedzą. I rodzice już nawet tak się zachowują. A w Ameryce nie. Każdy jest indywidualistą. Ja widziałam jedną babcię 105-letnią. Jedna to, proszę państwa, studiowała, a druga na wrotkach szalała, 105-letnia kobieta. I one ponoć były dwiema lesbijkami, te dwie 105-letnie kobiety. Także to tylko tam może być w USA, w Ameryce. A tutaj tak artystycznie to troszeczkę tak ujęło, proszę państwa. A tu w Polsce to niemożliwe. Dlatego mówię, że taki dziadek tu w Galerii Studio, w Teatrze Studio się trafił, to coś nam jakby przeszkadza, prawda? No. Niestety to, co było, wiecie państwo, w czasie wojny, żyło z wojny, pochodziło, wymarło, a ludzie nowej generacji to już tak długo nie będą żyć jak tamci z wojny, bo na raka umierają. No niestety, chemię jedzą, smród z ulicy, smród z ust, bo te pety kopcą, proszę państwa. Poza tym jeszcze pierdzą strasznie. I z tego pierdzenia ta taka chemia się wydobywa, której nie widać, ale nosem czuć. No, jak rozmawiałam w Galerii Studio z psem, chciałam go winem poczęstować. O ty moja kochana Sunia! O ty moja kochana Sunia! Państwa zobaczył jakiś śliczny piesek. Jest w Galerii Studio i on tak na tę lampkę wina się zapatrzył, ta sunia, z ufnością taką wielką do naszej firmy Elhof Art 2000. Proszę państwa, no ale przecież tak, pieska nie ochrzczę tym winkiem, bo tak, bo na podłodze zrobi się plama. Piesek się wystraszy i ten zapach, przecież on czuje, że coś mu tutaj pachnie z tego kielicha. No ale piesek taki on taki zagubiony, bo jego pani gada, głupoty plecie na lewo, na prawo, a piesek szuka przyjaciół w galerii. Także proszę państwa, czasem ten pies to
więcej ma serca, jak te wszystkie gady. Także proszę nie zachowywać się jak te gady takie pazerne, chciwe, które wszystko chcą mieć, mieć i być. Także Państwo zobaczą, ja tak zauważam, że na krakowskim przedmieściu i wczoraj i nie tylko, pełno ludzi psychicznych chodzi z takim wariactwem w oczach. Dlaczego? To wszystko są albo nauczyciele, albo profesorowie szkół wyższych, średnich, różnych, proszę Państwa. A taką Halinę mamy tutaj, Państwo zobaczą w naszym programie telewizja. Wiesiolandia, Elka Wiercielka, Elhof Art 2000, Cinderella, Felicja Boska. To jest nauczycielka, która no 40 lat w szkole uczyła. W czasie okupacji jeszcze nawet. Także uczyła w szkole podstawowej jako polonistka. I jakoś udało się jej... Jak jest szczęśliwa? Happy lucky, happy lucky. Ona jest szczęśliwa. Ona jest happy lucky. I mówi, że do telewizji nawet się wypowiadała. Taka curly haired woman. She is a curly haired woman with glasses. Curly haired woman with white glasses. You can see her in a distance. Także proszę Państwa, jest w zasięgu Waszego wzroku. Jak popatrzycie się na ekran komputera, jest nasza polonistka, która się nazywa Halina. Miła kobieta. Rzadko kto z takich dawnych lat jest miły, bo to wszystko już jest, proszę Państwa, jak niezgadziałe. No wiecie Państwo, te staruszki takie różne, co były, już się wykończyły, ale one nie były ufne nigdy, bo wiecie Państwo teraz, jak ta dzieciarnia. To jest głupie wszystko, że dorośli nie chcą być starzy, a dzieci chcą być wciąż albo dorosłymi takimi w wieku średnim, pośrednim. Także, no tutaj ta nasza też Grażynka z tej galerii, proszę Państwa, atelier. Też chodzi tak, włosy na czerwono, spódniczki jakieś takie kolorowe, kolczyki. Taka dziewczynka. No, dziewczynka wieczna. To ja tam nie mam nic do niej, ale no, ludzie chcą raczej wyglądać młodziej, niż by mieli wyglądać staro. No, także proszę Państwa, lucky. Także proszę Państwa, czytajmy więcej Słowa Bożego. No ale nigdy przecież Biblii nie będziemy czytać, jeżeli Biblia, czytanie Biblii nie będzie dawało nam radości, zadowolenia, jeżeli tam czegoś wartościowego nie znajdziemy. A jest tam. Oj, jest to kopalnia filozofii, psychologii, wiedzy wszelkiej, tajemnej, revealed, which is revealed, ujawniona ludziom. Ta wiedza jest ujawniona, podana ludziom jak na patelni, tutaj cyganom, na Pradze, jak w książce z komputera podświetlanego od wewnątrz, że wy się nie nudzicie, wy nie śpicie, bo książkę zawsze trudniej czytać, ciężej niż to, co jest w internecie, bo to błyska i tumani na nic. Także proszę Państwa, czytajmy, czytaj, aby być mądrym. Tak, a z wiary potem rodzi się życie wieczne. Jeżeli będziecie naśladować Jezusa Chrystusa, brać pod uwagę Jego przykłady, apostoła Pawła, apostołów. Także jest napisane, że to, co wcześniej napisane, jest dla Waszego pouczenia napisane, jest, abyście przez cierpliwość z pism nadzieję mieli. Także widzicie Państwo, przykłady biblijne wiernych ludzi Bożych, którzy żyli, byli, no i tak jak ten Kościół propaguje świętych, że byli zabici raczej, prawda, że ci święci katoliccy, to raczej, że byli zabici. No i się Kościół szczyci tym, że byli zabici. No to jeżeli byli zabici, to byli zabici. Ale apostoł Paweł właśnie powiedział, że ćwiczenie cielesne niewielki pożytek przynosi. Także na Filipiny jechali, na krzyże wskakiwali, na pale, biczowanie się, aż do śmierci. Ale to nie o to chodzi. Jeszcze raz powtarzam, apostoł Paweł powiedział, że ćwiczenie cielesne niewielki pożytek przynosi. Także jeżeli my specjalnie chcemy się zamęczać,
No to nie tędy droga, to było w średniowieczu, ale już wiecie, że to była zła droga, prawda? No, że to jest ciemnota, ślepota, głupota i drobnomieszczaństwo. Także proszę Państwa, też to szlachectwo z Saskiej Kępy podupadło. Francuzi też stwierdzili, że przegrywają z całym światem. No. W rozmowie przekazujesz mądrość na przykład Jarkowi, czy Bryzniewowi, czy tym koleżankom, bo widzisz, twoja mądrość to jest tak zwana interakcja z polem informacyjnym ziemi na terenie Warszawy. I ty każdemu dobrze doradzisz. Bo no tak, taką wiedzę. No tak, no bo ludzie nie mają wiedzy biblijnej. Nie, ale nie mają też i o współczesnych wydarzeniach. I o współczesnych, bo oni tylko chcą mieć i być. I są spięci, są nerwowi. I taki człowiek, który jest spięty, to ma stres. No tak, tak. No. I co? I potem idzie rak. A za stresem idzie rak, a za rakiem idzie kolejna choroba. Rak, a na... No, no ten naukowiec jest super, no. Ten, co teraz uznał z tej Kalifornii. Dlatego się tak ciebie pytałem. No. Ja już nie chciałam, wiesz, zaglądać tych słowników, bo już nie miałam czasu. Bo tak szybko, tyle tych tekstów mi tutaj nadał, że... Jest to z nim to w ogóle ciężko rozmawiać, bo to jest, on myśli szybciej niż pisze. Tak, tak. A on bada, podam ci jego profil. No. On kwalifikuje jako psycholog oraz jako naukowiec od ciała ludzkiego kosmonautów na misję tak zwany remote space. Czyli daleki kosmos, ale to nie jest ten znany nam, bo to jest albo baza na Marsie, tam gdzie był Barack Obama. No. Zresztą on mi sam powiedział. Z Ameryki, Tak, że no on kwalifikował Baracka Obamę. On osobiście. Tak. On kwalifikował jego do. Jak, że się nadaje do misji na Marsa, bo tam są pewne badania do tego. No. I także na Alpha Centauri, bo oni mają bazę już obecnie, bo mają te napędy podświetne czy nadświetne i oni skolonizowali całą planetę, taką jak Ziemia, na Alpha Centauri, Amerykanie. No nie Rosjanie, dlaczego? Bo Rosjanie na to pieniędzy nie mają. Nie mają tej techniki. I ten kryzys gospodarczy, który teraz jest, wiesz co, to tam brakuje 10 tysięcy miliardów dolarów w skali światowej, czy 50 tysięcy miliardów dolarów, to był związany z wypompowywaniem kapitału z całej Ziemi na tę misję w daleki kosmos. I dlatego jest ogólny kryzys gospodarczy na Ziemi. Bo ludzie się zastanawiają, skąd nagle banki mają po 5 tysięcy miliardów deficytu? Właśnie. Dolarów. Tak. No to właśnie stąd. Tak. Że to było przepompowywane na program wiedzy w USA. Potajemny, bo przecież nikt o tym nie wie. Czy my coś o tym wiemy? Nic właśnie, nie wiemy. Nic nie wiemy, bo to nie jest... Tym bardziej, że my nie jesteśmy krajem high technology. Ban Ki-moon. Ban Ki-moon. Nie no, wiesz, bazy na Marsie to jest co innego, są bazy na Księżycu, są bazy na Marsie, oczywiście tajne, ale to są rosyjsko, wiesz, chińsko nawet, powiem ci, on powiedział, chińsko-rosyjsko, proszę ciebie, amerykańskie. No więc słuchaj, oni w trójkę są z przyjaciółmi, tylko udają jakieś konflikty na Ziemi, no, to taka sytuacja. Tak! No tak. Natomiast my nic nie wiemy, bo my jesteśmy maluczcy, Polaczki, które nie mają high technology. No gdyby u nas były przemysły high technology, to ja ci pomocą. Nieprawda, ale... Bernadeta jest wysoka. To ja wiem, ale posłuchaj, o co chodzi. Gdybyśmy mieli placówki high technology w skali światowej na terenie Warszawy, to już przez sam fakt, że oni by byli podwykonawcami w tych programach kosmicznych, czy to rosyjskich, czy amerykańskich, to oni już by wiedzieli, co się ogólnie dzieje. A jak oni takich instytutów naukowo-badawczych na naszym terytorium oraz tak zwanych wdrożeń, nawet cząstkowych do jakichś podurządzeń, do tego programu kosmicznego w Polsce nie mają, to oni także nie mają informacji, co tam się w ogóle dzieje w tym programie. No tak. I dlatego nie mam przecieków w Polsce, bo gdyby oni mieli high technology typu, wiesz, research and development tutaj na terenie Warszawy, czy Wrocławia, czy Krakowa, to by oni nie byli tacy ciemni, bo oni by już jako poddostawcy widzieli, co jest grane. Ale czy on szykuje jakąś eskapadę na tego Marsa, ten facet, tylko tak się gada. Słuchaj, on jest chyba uziemniony, bo on tylko jest psychoterapeutą, psychologiem i badaczem przez te zdjęcia z tymi złotymi platami ciała. Od niego był. No. One nie są problemy. Tam jest, nie wiem, czy ty zauważyłeś, że tam jest znaczek NASA. Tak. Ja to muszę tym psycholożkom z gruzińskiej podpowiedzieć. Ty widziałeś, że tam jest znaczek NASA, tam na tym zdjęciu. Tak, tak. To jest do wewnętrznego użytku w NASA. Bo NASA jest oficjalna z programem wokół ziemskim. I to jest
udostępniony dla publiki, ale jest jeszcze drugi program NASA, tajny zupełnie, tajny, nieudostępniony dla publiki. No. Na tym ten dobrze. Na tym ten. Ja muszę tutaj ten Wańkowski. A ty dlaczego jesteś taki ważny? Bo ty łączysz jako jedyna osoba w Warszawie antyk i dokładną wiedzę, straszliwie rozbudowaną, antyczną, na temat testamentu i tak dalej, z zagadnieniami życia codziennego. No, w związku z tym twój poziom inteligencji jest 250% normy. I dlatego ty masz takie sytuacje, że ty po twarzach już jesteś w stanie nawet określić człowieka. Tak, tak, tak. Strasznie dużo wariatów po Warszawie. No właśnie. Były nauczycielki. Wiesz, na czym polega? Takie, wiesz, strach w oczach. Inteligencja intuicyjna. No. Człowiek jest w stanie ocenić drugą osobę już tylko przez spojrzenie. I ty to właśnie posiadasz. Nikt tego nie ma w Warszawie. Bo ty, nie ubranie, nie strój, nie, tylko z twarzy. Nie, jakaś ty biedna, kobieto. Z twarzy. Bo to jest tak zwana inteligencja emocjonalna, bardzo. No psychologiczna, że jest prosta. Kto się będzie patrzył na buty, na ubranie. Prosta, katolicki, będzie się gapił na buty, na ubranie. Bardzo łatwy proces rozwoju ludzkości. Tak jak Jezus Chrystus wprowadzony był na rzeź, na ten pal, to też drwili, kpili, bo tu cieknie, bo tu krew, bo tu to, bo tu tamto, na buty, na ubranie. Natomiast świat jest bardziej skomplikowany. Ludziom wydaje. Bardziej skomplikowany, oczywiście. Bo to jest takie wszystko prościutkie, ale tylko na pierwszy rzut oka. No właśnie dlatego my o tych duchowych sprawach rozmawiamy, że ta duchowość jest... Wiesz, bez końca? Można, ty tak możesz pisać, możesz mieć kontakty z różnymi ludźmi. Bez końca. Bez końca. A jeszcze coś komuś wyjaśnić, coś komuś sprostować, jeśli ktoś da się, bo raczej ludzie są zarozumiali. No to znowu bez końca. Następne bez końca. Życie bez końca nareszcie. Życie bez końca jest taka pieśń. Jest taka pieśń. Śpiewajmy, bracia. Bo jest taka pieśń, życie bez końca, nareszcie. Po angielsku byśmy śpiewali. Fulfill. Jakby to Maciej ten siwy tam gdzieś taki. On taki też pulchny był. To może być ten Maciej. Wiesz, on wygląda jak baba czasem. Taki tłustawy. On takie te krętłe ma chody. Chciałem powiedzieć, co oni teraz ostatnio powiedział. Oni im ten breeding robią, posłuchaj, bo mają już kontakty, nawiązali kontakty z tymi niemieckimi pod Antarktydą. No i tam jest problem, bo oni się zaczęli degenerować, ponieważ żyją w warunkach tylko pod ziemią. Ci Niemcy, co tu robią, te baby razem z tymi Ukrainkami, bo nie wiem, czy ty wiesz, że oni ściągali Ukrainki z zachodniej Ukrainy jako reproduktorów. Tam jest bardzo pod Antarktydą, gdyż oni dzieci, bo rozwoju tej supercywilizacji niemieckiej. Tak, Nazi, to jest czwarta rzesza. No. Teraz już się z Amerykanami pogodzili, dlatego że tam doszło, oni są w nienaturalnych warunkach. I teraz oni powoli zaczynają wychodzić do laboratoriów amerykańskich. I tutaj jest taka akcja tych Amerykanów, co kwalifikują na Marsie i tak dalej, żeby ich łączyć z kobietami ziemskimi. Z tej cywilizacji nazi podziemnej, w Zagarcie, pod Antarktydą, oni muszą, żeby się zaadoptować, to muszą mieć stosunek płciowy z kobietą tutaj na taką żywą z tej planety, która na powierzchni żyje. To jest bardzo trudne, bo na przykład utrzymywanie życia niektórego nazisty w Kalifornii, wydobytego z Antarktydy, wymaga hydroterapii, hydroponii. On musi być w takich warunkach, na przykład nie może przekroczyć nie może wyjść na ulicę, gdzie na przykład temperatura może spaść poniżej 5 stopni. Ponieważ on jest przyzwyczajony do stałej temperatury podziemnej, która wynosi około 20 stopni, bo on się całe życie tylko w takim 20-stopniowym schemacie wychował. Gdyby on wyszedł na 5 stopni w Kalifornii, na ulicach, gdzie jest oziębienie, to już by była śmierć. No to jest to takie typowe... Także dobrze, że ty się nie poddajesz temu kościołowi, bo oni by ciebie wywlekli, ukrzyżowali za niestworzone rzeczy, poglądy. Rozumiesz? Wodę zobacz, bo się wylała. Ja ci powiem, to jest taka prosta sprawa. No, to jest tylko, wiesz, z czym? Ja ci powiem, to jest najbardziej chyba smutne z tego wszystkiego. On jest tylko obwódką dla jezuitów, a jezuici to są niestety słudzy szatana. I cała ta struktura katolicka jest właśnie diabolska.
Dowiedziałeś się. Dobrze, zawsze będę kopał. Moment, kreślę, muszę się kopnąć. Bo widzę z tyłu. Ale nie zatkałeś wody. Zatkałem, niestety. Proszę, także to jest bardzo skomplikowane. Ludzie, wiesz, prosta baba w toalecie do kościoła nie wie o tym, że ona diabłu służy. Bo ta struktura jest rządzona przez jezuitę w kościele. I ta kartoflana księgologa babunia, no leci jak ta postaczka piekła. Przepaść, no, prosta sprawa. Trzeba być naprawdę strasznie silną wolę, żeby się z tego wydobyć. Diabeł polityką, religią rządzi wszystkim. To jest Bogiem to tego świata. Olbrzymią samą wiedzę, samą zaparcie, kolosalne, wiesz, dane, czy to ze Starego, czy z Nowego Testamentu, czy z wierzących jakichś tajnych, wiesz, akt. Na przykład przecież o tych jezuitach przecież mówił ten facet. No pamiętasz, powiedział, że ta warstwa Żydów to są właśnie jezuici, no, tych, co w szatana wierzą. Oni się rozpełzli po całym kościele, po różnych rządach. Czy to na Bliskim Wschodzie, czy powiedzmy nawet Netanyahu jest jezuitą, no. To czyli, że co? Czyli, że źle? No bo ja na twoje babka wróżyła, wiesz, Bóg jest tak dziwny, że czasami zło jest pozytywne. Tylko ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że suma zła może być nawet sumą dobra. Bo u Boga wszystko jest względne. U istoty boskiej, która rządzi światem. U Niego nie ma takiej kategoryzacji. To tam. Sam przecież mówiłeś wielokrotnie o ocen tekstów Starego i Nowego Testamentu. Że tam nie ma kategoryzacji na zło i dobro. Nie ma. Na stare i nowe, a zło i dobro jest. Kto dobrze czyni, to dobrze. No tak. No. Także niemodna jest dojrzałość. Każda baba chce być dziewczynką. Niedojrzała młodzieńcza wizja świata króluje w Hollywood. Kręci się przede wszystkim filmy na podstawie komiksów albo przygodowe kino rodzinne. I nikt już dziś nie wie, jak to jest być dorosłym. Jesteśmy świadkami schyłku dorosłości, a dojrzałość jest niemodna. Amerykańska literatura ma zresztą bogatą tradycję walki z dorosłością. Jej bohaterowie, czyli jak Huck Finn, częściej walczyli z żywiołami, niż starali się rozumieć emocje i rozczarowania dorosłych. Amerykańska kultura jest chłopięca, a bardzo duża część prozy amerykańskiej to tak naprawdę literatura młodzieżowa. Od lat królują tu chłopięce powieści przygodowe i dziewczęce sentymentalne. Tyle, że chłopięcy bohaterowie nie chcą dorastać i są z tego dumni. Nikt nie dorasta, ale każdy się starzeje, pisze Scott. Dorosłość jest kolejnym stadium wiecznej młodości. Skoro dzieciństwo jest czasem kojarzącym się z przyjemnościami, dorastający ludzie nie odrzucają go, tylko przedłużają w nieskończoność. Świat jest naszym placem zabaw. Czyli, że widzisz, cała Ameryka, tak powiedziałeś, że jest zła. Wiesz, dlaczego? Dlatego, że bazuje na głupocie. Na głupocie bazuje.
Czyli, że widzisz, ile wody straciłeś. Mareczek to by na to sobie nie pozwolił. Chociaż on też taki wariat jest, wiesz. Co sekunda coś innego, tutaj telefon dzwoni, to on tu zapomina i tego. No ale on by sobie nie pozwolił tak z 50 litrów wody wylać do klozetu, bo przecież woda jest droga, jest licznik, wszystko jest obliczane, wszystko jest ten. Także Mareczek już, widzisz, stąpa po ziemi. Już w ten kosmos nie chciałby się dać wystrzelić. A tutaj to wszystko, wiesz, już jest sterowane. Czyli po prostu oni tutaj, jako słudzy szatana diabła, dają się zniewolić różnym manipulacjom, poglądom. No, cudy niewidy diabeł robi, żeby ludzi odciągnąć od Boga. I teraz dobrze, że ty zauważyłeś, że dobrze jest łączyć pisma stare. No to oczywiście ja mówię tu o Biblii, bo pism to tutaj nie brakuje. O, tu po tej szafie widać, ile masz książek, prawda? Ile jest książek na świecie? Ile jest książek? No ale Salomon powiedział, że czytaniu ksiąg nie ma końca. A my tu mówimy o księgach świętych takich. Z tym, że Kościół katolicki to znowu ten diabeł tam myśli, że księgi święte to albo jak nie brewiasz, to książeczki za nabożeństwo, a tam brama z kości słoniowej, a jak hinduska zobaczy, co wy tam macie? O, brama z kości słoniowej, o, to ja jestem tą bramą. I ona te ręce, Nina Hagen pojechała tam do hindusów, ręce rozkłada jako brama z kości słoniowej i masz. Tak się bajka kończy, bo okazało się, że kult kobiety jest dużo starszy, jak myślano. No, wzięty po prostu z pogaństwa i to jakiego diablego, że to nawet w głowie się nie mieści. Przecież wiadomo, że kobieta jako rozrodczość, jako kult kobiety i dzieciątka, no to też związane jest to z seksem. Z seksem. A przecież Dina urwała się tym Izraelitom, uciekła do tych swoich koleżanek, Moabitek, proszę ciebie, i została zgwałcona. I tu w Biblii mamy już dobry przykład, żeby no, że złe towarzystwo psuje dobre obyczaje, że te narody pogańskie to miały straszne praktyki seksualne. Z seksem związane. Czyli, że trzeba byłoby się tej Krystynie Pawłowicz lepiej wcześniej zastanowić, czy ten kult kobiety to nie jest coś złego z seksem związane, skoro ona o seksie. Tu mówię o facetach, a tam damsko-męski seks, ale jaki? Nie po zawarciu związku małżeńskiego przed ślubem i teraz w kościele katolickim to każdy seks uprawia. Mówi, a coś ty, po co mi ten ślub? Po co mi ten ślub? Po co mi ten ślub? Tak. Po co, no więc widzisz, no. Po co mi ten ślub? Także wczoraj żeśmy dobrze z tych galerii wracałyśmy, bardzo ładnie wracałyśmy, i przy tym Teatrze Hibnera Zieleniecka też pojawił się z Anglo-Ameryki Białystok, przyjechał bus w Podlasie Ekspres, a tu choinka na placu Zamkowym wcześniej, no i wczorajsza ta historia jeszcze z 14 święta Anna. Także widzisz, i ci jezuici, i ta święta Anna to są jako słudzy szatana diabła. No i tu jeszcze, proszę Państwa, u Anny Wolskiej w galerii, tak. O imigrantach, to już Teatr Studio wkroczył do akcji nam. Taka robota.
Także bardzo ciekawe są te, proszę Państwa, tematy, nie jednego pociągnęły, dotyczące wnętrza człowieka, psychiczne. Wcale nie trzeba fruwać po tym kosmosie, gdy masz... Typu, jak tam było powiedziane wczoraj... No o tym człowieku, no. ...żydowskich sekt, które są ukrywane w kręgach rządowych, na przykład Żydowie, tak. Czy Rockefellerowie, są właśnie rodzący się z tych sekt bliskowschodnich. No, właśnie. Między innymi tam była wymieniona frankistów sekta. Sam słyszałeś, że tam gdzie Żydzi byli, to musieli się dostosowywać. No to myśmy o jednym mieli. Frankistów, tak. Którzy z kolei byli diabolistami bliskowschodnimi i nie wiem, w Konstantynopolu mieli taką, proszę ciebie, możliwość, albo łeb jakiś tam, prawda, cesarz Konstantynopolu, tak. Nie, albo przejść na przykład na religię chrześcijańską. Tak. No i on przeszedł, no. Mhm. A dalej ma wiarę diaboliczną. Diaboliczną. Bo on jest sekty frankistów. No. Pamiętasz tego Franka, tego Żyda, który kiedy myślił kontynuację ze Smyrny, tego kierunku diabolistycznego, który odbudował diabolizm na terenach tutaj wschodniego. I potem się przeniósł jako Żydzi frankijscy do zachodniej Europy. Tak. I tam mają swoich wyznawców. No więc o czym my mówimy? Właśnie. To, co mieliśmy nie dalej jak w nocy. I masz ile tego jest, tych różnych sekt. I tam, gdzie Żydzi byli, musieli się dostosować. No bo to są Żydzi. Mało tego, część Żydów przeszła do hierarchii Kościoła. No przecież wczoraj było powiedziane. Tak. No. Hierarchii Kościoła katolickiego. No. Taki Ratzinger. No. Żyd. Mało tego. Jakiś tam biskup Paryża, który tam był, nie wiem jak się tam nazywał, ja już zapomniałem tego nazwiska, to był właśnie przedstawicielem frankistów. No. No więc o czym mówimy? Mamy diabła w zarządzie Kościoła katolickiego. Oczywiście. Ja myślę, że to nawet mógł być Frankenstein. A mógł być. No. Jak on się tam nazywał? Zapomniałem. Lucinger. Kardynał Lucinger. No. To był kardynał główny Paryża. No przecież typowy frankista. No. Tak. Czyli diabolo, które weszło na szczyty hierarchii kościelnej. No. No więc o co mówimy? Ale udało im się. No udało się, im się zawsze udaje. Zawsze Satan steruje tak, że każda mu się wszystko. Najlepiej sterować religią, umysłem. I tutaj znowu dochodzimy do psychiki. Że psychiką najlepiej, gdy się steruje. No. I tu lekarz odwyrtkę robi, że tu trzeba badać, tu trzeba leczyć. A nie operacje, że ja będę robił bez końca. To są tak zwane syzyfowe prace. Tak, ale słuchaj, oni manewrują też. Sami manewrują, bo przez... Nie wiem, czy ty słyszałeś, co tam się dzieje na tych wysokich szczeblach. Ja się śmieją z tego wszystkiego, że oni tak potrafią manewrować takimi wielkimi masami. No. Te masy wykonują ich pod szepty kłamliwej jakiejś ideologii. No. I taka masa na przykład wychodzi na solidarność z Ukrainą, chociaż nawet nie wie pod koroną Zygmunta. Tak. Solidarność z Ukrainą to nic innego jak czysty lucyferyzm. No. Tak, właśnie pokazujemy kolumnę Zygmunta. Ostatnio. I oni się cieszą, młodzież się cieszy. O, solidarność z Ukrainą. A czy młodzież się zastanawia, jaka to jest solidarność? Kto właśnie ją wymyślił? No. Dlaczego ten lucyfer na tej Ukrainie działa? Czy ich to w ogóle, czy oni mają nawet czas na analizowanie tej całej sytuacji dokładnie. Co to w ogóle oznacza? Nie, bo to nikt na to czasu nie ma własne obowiązki. Właśnie. I on tam będzie analizował solidarność z Ukrainą, której nie zrozumie podłoża tego. Tak. Nigdy. Zamknę się tylko. Nigdy nie zrozumie, bo jak ciemne, to co? Czy ciemne może zrozumieć jasne? Biblia mówi, że co ma wspólnego światłość z ciemnością? Żadnego nic wspólnego nie ma. Tylko choroba. To jest Diaboleus, para 8.
Tak. To jest po prostu... Taka robota. No. Tak. Taka prawda. Taka prawda, że świat zły oszalał. Świat zły oszalał, a szatan się cieszy. Szatan, diabeł się cieszy. No i dobrze. Tak, no właśnie. Czyli widzicie Państwo, że Stary Testament wcale nie jest stary na tyle, żeby ktoś może pomyślał, że to jest nieaktualne. Stary Testament to jest wymyślona nazwa przez katolików przecież. My nie mówimy, że mówimy tylko pisma hebrajskie, no, pisma greckie, a one są i aktualne, i kontynuacja myśli. Tam nie ma nic takiego, co by było stare. Skąd się to ta nazwa wzięła? Państwo zobaczą, że to te sekty wielkie powymyślały po to, żeby jak stary, to żeby nie czytać. A przecież, proszę Państwa, nauka jest stara.
Nawet język hebrajski się niektórzy chcą uczyć języka hebrajskiego, z tym, że musimy powiedzieć, że język hebrajski jest językiem martwym. Jakby ten stary język nie istnieje. No tak, ale słyszałem, że był ten osobny z Syrii, który znał ten hebrajski. On był jedyną osobą w Izraelu, która prowadziła jako powszechny język, który nie był używany na terenie Izraela. To jest wcale było to. No. I to dopiero jest język, który tam istnieje od... bo to był początek XX wieku, czyli od dopiero 100 lat. Posługują tym językiem starohebrajskim, który ten jedna osoba im to przytoczyła. Jedna, nie dwóch, nie trzech, tylko jedna osoba. Ta, która rozmawiała z Atatürkiem w tej knajpie w Hajfie, tak? No. W tej dyskusji, bo tam była przyjaźń między tym założycielem Izraela a Atatürkiem, który był oficerem wojsk tureckich, bo to kiedyś było Imperium Osmańskie. Co, o czym mówimy? Bo właśnie. Historia Izraela. No. Ale ci ludzie, którzy idą na hebraistykę, to wiedzą, że język ten nie jest w użyciu, stary, rozumiesz? No. Dlatego się zastanawiają, czy iść na hebraistykę, bo ten język jest nie w użyciu. Przez omyłkę żeśmy ten program wczoraj, przez omyłkę wręcz usłyszeli, bo przez kto by przypuszczał, że nam się taka tajemnica przydarzy. Nawet szukając internetu, bo to nie każdy jest w stanie w ogóle znaleźć to. No, no właśnie. No. Ale myśmy akurat mieli szczęście, że nam Bóg pod taką taśmę podłożył. Bo to jest losowe przeszukanie tysiąca takich taśm. Nie każdemu taka taśma była, jak to się mówi, sprokurowana, żeby to usłyszeć. No tak, bo to widzisz, to też wolno chodzi. Komputer i zanim coś się znajdzie, to... No oczywiście, że tak, bo on się zacina, przy tym on ma za mało bardziej, to jest stary komputer. On się przeciąża, to jest trzeba ciągle klinerem. Tak. Ja na sobie oddaję komputer, tam trzeba klinerem w ogóle cokolwiek zrobić. Tak to w ogóle się nie da w ogóle używa tego komputera. Ma przeciążoną pamięć. Bo on sobie rejestruje wszystkie strony, które sobie przejrzał. No to jaką cholerę ma 1000 stron magazynować w sobie, które opóźniają w ogóle szybkość działania tego komputera. No tak. Także widzicie Państwo. Wszystko się przydaje i komputerowi, i nam się przydaje, i stary, i nowy, i język, i ewolucyjne zmiany wszelkie, i badają. Słuchaj, zmiany są bardzo to jest ta hebrajska. Groźne i groźne, bo jest wojna na Ukrainie, która się może przetoczyć konflikt termojądrowy. Tak. Więc zmiany są gruntowne. To co jest ta hebrajistyka? One są także tłumione przez propagandę. Pamiętam, że ty zauważyłeś, że prąd propagandowy w Polsce jest taki, jakby się nic nie działo. Badajmy, tak. W oficjalnych mediach.